No to jest takie zgromadzenie spontaniczne. Zebraliśmy się tutaj po to, aby pójść pod komendę policji i zapalić ten znicz dla tych chłopaków właściwie, których tam aresztowali nie wiadomo za co i których jeszcze trzymają. A ja ze swojej strony to chyba chcę zapalić ten znicz, bo dla mnie ci policjanci, którzy tam zachowali się jak takie zombie nie mające rozumu, oni dla mnie nie istnieją i są martwi. I idę ten znicz zapalić właśnie dla tych, którzy tam nas tłukli i gazowali. Bo tam z Warszawy to zrobili Oświęcim. Zgadza się. W ramach solidarności dla tych ludzi, którzy ucierpieli na tym proteście w Warszawie, a przede wszystkim dla kobiet, które dzisiaj mają swoje święto i oberwały gazem i nie tylko gazem, bo pałami tak samo dostały. Kobiety mogą to obyczaje. Dzień dobry! Marnujemy Ciebie, Boga,
aż do śmierci przysięgamy. Tobie, Boże, dziękujemy, Ciebie, Boga, wysławiamy. Za tę wolność wymarzoną, której sprostać nie umiemy, Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Boże, dziękujemy. Za tę wolność, którą z troską swej opiece powierzamy. Tobie, Boże, dziękujemy. Ciebie, Boga, zapalić tutaj znicz pod komisariatem. Za to, jak było w Warszawie, w ramach Solidarności z Rolnikami, to bardzo prosimy, żeby przyszedł i zapalił ten znicz dla nas i dla wszystkich. Dla siebie też. Bardzo dziękujemy.